Patrycja, bardzo miło Cię widzieć. Muszę powiedzieć, że Ty i projekt Twojej kreacji, no i przede wszystkim też modelka, no skradłyście dzisiaj po prostu show na ściance. Jak powstaje tego typu kreacja? Ile to czasu i jaki to jest koszt? Dziękuję, jest mi bardzo miło za te wszystkie komplementy. Po 5-letniej przerwie mojego niebywania na eventach specjalnie chciałam tak to zaaranżować, żeby właśnie pięknie nawiązać do motywu przewodniego całej tej imprezy, bo to jest refleksja. I moja refleksja jest taka, że za wszystkim, co jest piękne, za każdym bogactwem, dlatego ja też podjechałam tu limuzyną, to wszystko ma jakby swój kontekst w tym haśle przewodnim, to wszystko przemija. Za każdym z nas kroczy jeden i ten sam los i jeśli sobie to uświadomimy, to dojdziemy do wniosku, że nie jesteśmy lepsi od żadnego innego człowieka. Natomiast przechodząc do kwestii tworzenia kostiumu, ten konkretny kostium to jest jeden z kilku oryginałów, który powstał w mojej pracowni i ten stworzyłam zupełnie sama. Samo drapowanie zajęło mi około miesiąca, tworzenie żeber około 2-3 tygodni i on powstał specjalnie na sesję w Paryżu z fotografem, który nazywa się Mike Ruiz, to jest fotograf celebrytów, który przyleciał specjalnie do nas z Ameryki. To tyle o tym kostiumie, ale jest jeszcze jedna sprawa i motyw, dla którego zdecydowałam się przyprowadzić to dzieło tutaj. Ostatnio Beyoncé wyszła w imitacji mojego kostiumu na scenę. Dla mnie to był po prostu cios w serce, ponieważ ci ludzie się ze mną kontaktowali i oferowali mi współpracę, po czym kilka tygodni później zobaczyłam imitację swojego kostiumu. Nie jest to już pierwszy raz, ja teraz staram się podchodzić do tego troszkę jak do komplementu i uznania tej mojej pracy. Ale jednak zakuło. A czy zamierzasz coś z tym zrobić? Czy możesz na przykład podjąć jakieś kroki prawne? Można, ale po co? To jest strata energii. Ja na przykład w zeszłym roku, jak wróciliśmy z sesji w Mediolanie, po miesiącu, jeden z moich projektów miał 10 różnych projektantów na całym świecie. Uważam, że to jest strata energii. Ja tą energię wolę popchnąć w nowe projekty i stworzyć coś nowego. Ale rozumiem, że tak jak wspomniałaś, jest taka zadra w sercu dla Ciebie, dla artystki, kiedy widzisz coś takiego. Jest taka zadra, natomiast nauczona doświadczeniem, również w tym roku spotkałam się z plagiatem mojej sukni z 2020 roku na czerwonym dywanie w Los Angeles, ale wtedy z racji tego, że zachowaliśmy spokój, mój kostium trafił do stylistów gwiazdy porównywalnej do Beyoncé, ale ja o tym na razie nie chcę mówić. Zobaczymy, bo na te publikacje za oceanem ja czekam nawet czasem 2-3 lata.